Siemanko moi drodzy, ja jestem Duwix, a w dzisiejszym filmie pokażę wam zmiany w biurze, co się pojawiło, co się zmieniło, także przechodzimy do odcinka. Na samym początku, jak wejdziecie do asystentki, to pojawiła się nowa opcja eksport mieszane dóbr. To jest nowa misja, eksport mieszane dóbr, że możecie dostać ładunek, ale przejdziemy do tego zaraz. Chcę wam pokazać zmiany. Zmiany się pojawiły w paczkach ogólnie, no i po Expo się nic nie pojawiło, pojawiły się w paczkach. Więc dostarczymy magazyn, znaczy dostarczymy kradzież ładunku, nie? Dostarczymy jedną paczkę i widzimy się w magazynie. Ok, dostarczam pojazd z paczką. I ogólnie wam powiem tak, że jeżeli chodzi o paczki, to jest jednorazowa premia na te paczki. Jest jednorazowa premia, że zamiast 2 miliony tam 2,5, to zarobicie 4 miliony i 4,5 miliona zarobicie za jeden magazyn. Więc jest jednorazowa premia. Ale oprócz tego tych paczek pojawiła się nowa postać, Lupę się nazywa, i ta postać możecie z nią pogadać. Oczywiście możecie mieć też ją w kontaktach, ale ja niestety chyba ja nie mam w kontaktach. Miałem ją wcześniej, ale wtedy jej nie mam. Jak patrzę, no nie mam właśnie jej kontaktu, ale jak macie kontakt, też możecie do niej zadzwonić. I tutaj możecie dla niej zapłacić 75 tysięcy, 7,5 tysiąca i możecie zlecić jej, żeby ona dostarczała paczki. To też jest fajna opcja. No możecie w każdym magazynie, tylko w jednym magazynie, możecie to w każdym magazynie powiedzieć jej, żeby nam dostarczała jakieś paczki, nie? No właśnie my zleciliśmy te ładunki. I ona będzie po 48 minutach, czyli jeden dzień w GTA, bo jeden dzień GTA to jest 48 minut w czasie realnym, nie? I po 48 minutach ona powie, że dostarczy się paczki. Ona może dostarczyć paczki o 1 do 3, nie? To jest losowe. A teraz przejdźmy do tych mieszanych dóbr. Zobaczymy, jak to wygląda. Ok, misja się pojawiła. Eksport mieszanych dóbr, dostarcz. Kule zniknęło, nie widzieli. Mieszane dobra do terminalu. Więc to musimy dostarczyć. Będziemy mieli taką. Ciężarówkę, no. Ciężarówkę. Będziemy mieli ciężarówkę. I tam będzie właśnie te mieszane dobra, i musimy je dostarczyć do doków. To jest taka dodatkowa misja. To nic nie wpływa na paczkach ani nic. To jest taki dodatek w biurze, co się pojawiło. Więc tam lecę właśnie. To mieszane dobra, właśnie mam tą ciężarówkę. Ona właśnie była w trajerze, jak widzieliście, to was ogląda trajer tego. Tak, to ciężarówka była właśnie w tym trajerze, to jest jedna z tych misji. Więc tutaj właśnie dojeżdżamy, dostarczamy do doków. I ogólnie jak sprzedacie pierwszy raz ten mieszane dobra, to też jest właśnie jednorazowa premia za to, nie? Czyli zamiast, ja dostanę 50 tysięcy, ale jakby wy dostarczycie pierwszy raz, to dostaniecie 150 tysięcy. Znaczy to jest właśnie dodatkowa premia za to. No także to już wszystko, no niestety, no biurze się bardzo mało zmieniło, tylko się pojawiła jedna zała premia na paczki, jedna zała premia na te misje mieszane dobra, dobra się pojawiły i ta nowa poza się pojawia, lupę, także to jest wszystko. No więc no biurze się najmniej pojawiło, jak widzicie. Także dziękuję wszystkim za oglądanie, a ja się z wami żegnam do następnego filmiku. Trzymajcie się, na razie, elo.